Thank you.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Nazywam się Krzysztof Wierciński. Jestem pianistą i pochodzę z Warszawy. Tutaj się urodziłem i tutaj rozpocząłem swoją edukację muzyczną. Jestem w klasie fortepianu pani profesor Joanny Ławrinowicz-Just. Dlaczego wybrałem zawód muzyka? Dlaczego wybrałem bycie pianistą? I dlaczego muzyka jest dla mnie taka ważna? Myślę, że podstawowym powodem jest to, iż pochodzę z wieloletniej muzycznej rodziny, w której każdy praktycznie jest muzykiem. Każdy ma do czynienia z muzyką na co dzień. Mam dwóch braci, którzy też skończyli szkołę muzyczną. Jeden dalej kontynuuje swoją przygodę, a drugi troszkę w inny sposób. W poprzednim roku, 2020, który był rokiem pandemicznym i ciężkim dla wszystkich artystów, z tego względu, iż wiele koncertów zostało odwołanych, wiele konkursów przesuniętych na za rok, za dwa lata, więc to była bardzo ciężka sytuacja. I muzyka pozwala przetrwać w takich chwilach, pozwala zostawić cząstkę nadziei w naszej duszy, która będzie kiełkowała w przyszłości wielkimi owocami. Mój rok pandemiczny zakończyłem dość optymistycznie z tego względu, iż dostałem na przykład pierwszą nagrodę na międzynarodowym konkursie muzycznym w Moskwie, w Rosji. Było to dla mnie ogromne wyróżnienie, szczególnie w tym roku pandemicznym. Ostatnio obchodziliśmy 211. rocznicę urodzin naszego wielkiego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. Tego dnia dostałem bardzo pozytywną wiadomość, ponieważ dowiedziałem się, że dostałem drugą nagrodę na fenomenach muzycznych. Mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się osobiście na jednym z moich koncertów, bo dla artysty nie ma nic bardziej ważnego niż kontakt z publicznością. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.